Hermania. Najstarsze dzieje Sobieszowa. 700-letni Sobieszów jest uznawany za jedną z najładniejszych miejscowości w Kotlinie Jeleniogórskiej. Położony na wysokości 400 metrów nad poziomem morza, w Dolinie Wrzosówki, otoczony zboczami górskimi z najwyższym chojnikiem, 627 metrów. Najstarszy dokument dotyczący osady pochodzi z 1305 roku. Wspomniana jest w nim wioska czynszowa o nazwie Hermani Villa. Nazwa pochodzi z czasów panowania na tych ziemiach piastowskiego króla Władysława Hermana. Stąd też wywodzi się późniejsza niemiecka nazwa Hermsdorf unter Künast, która obowiązywała do 1945 roku. Po wojnie, gdy coraz liczniej napływali na ziemię odzyskane Polacy, miejscowości przywrócono starą słowiańską nazwę, jaką nosił zamek. Nazwano ją Chojnasty. Obecna nazwa Sobieszów pochodzi od staropolskiego imienia Sobiesz, Sobiesław, Sobierat. Sobieszów przez wiele wieków był samodzielną miejscowością i dopiero w roku 1976 przyłączony został do miasta Jeleniej Góry jako dzielnica, którą zamieszkuje około 4,5 tysiąca mieszkańców szczycących się swoją niezwykłą historią. Chojnik. Wiele wskazuje na to, że już w końcu XIII wieku na szczycie wzgórza, na trudno dostępnych skałach opadających 150-metrowym urwiskiem ku piekielnej dolinie, będącej zarazem doskonałym punktem obserwacyjnym, książę Świdnicki Bolko I Surowy wzniósł dwór myśliwski. Jego wnuk, Bolko II Mały, wykorzystał obronne położenie wzgórza do zbudowania na nim w latach 1353-1364 murowanego z kamienia zamku, który po jego śmierci za sprawą księżnej Agnieszki przeszedł w ręce Szafgotszów, stając się ich gniazdem rodowym. Chojnik, wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany, w końcu sierpnia 1675 roku spłonął od uderzenia pioruna i odtąd pozostaje w ruinie. Malownicze ruiny zamczyska od początku przyciągały kuracjuszy z pobliskich cieplic. Zwiedzali je także wszyscy docierający do Karkonoszy podróżnicy. Wizerunek ruin sterczących na nagich skałach stał się popularnym motywem obrazów i rycin. Przyjął go także jako swój znak Karkonoski Park Narodowy. Wejście do zamku prowadzi przez basztę, tuż za nią taras, na którym dobudowana w XVI wieku basteja mieści małe schronisko. Zwodzony most prowadzi przez główną bramę na dziedziniec renesansowego zamku. Dawniej otaczały go budynki gospodarcze. Znajdowała się tu także wieża z lochem głodowym oraz wykuta w skale cysterna na wodę. Kolejna brama prowadzi wyżej, na dziedziniec zamku gotyckiego, pośrodku którego wznosi się kamienny pręgierz. Dalej schodami wchodzi się na mały dziedziniec, przy którym tuż przy wieży znajdował się arsenał. Najwyższą część tworzy kamienna wieża oraz pozostałe fragmenty kaplicy zamkowej i rezydencji książęcej. W wieży roztacza się malowniczy widok na Kotlinę Jeleniogórską. Dodatkową atrakcją jest rozgrywany co roku turniej rycerski o złoty bełch Chojnika, organizowany przez Bractwo Rycerskie Zamku Chojnika.